TVP współpracowało z nim przy okazji serialu Pitbull, który ukazał się na antenie dwójki. Dziś sam Jacek Kurski mógłby go nie poznać, a wszystko za sprawą niesamowitej transformacji, którą przeszedł? Patryk Wega schudł aż 40 kg. TVP już w 2005 roku doceniła reżyserski zmysł i zamiłowanie do kina akcji Patryka Wegi. Powstały w 2005 roku serial Pitbull zdobył ogromną popularność i do dziś bywa wspominany, jak produkcja tamtych, lepszych czasów telewizji polskiej i polskiego kina w ogóle. Reżyser, który największą wielką sławę zdobył dopiero niedawno, oczywiście za sprawą kontrowersyjnych i dynamicznych obrazów, nie przestaje zaskakiwać, jeśli chodzi o angaż i wątki w swoich filmach. Ostatnio Wega zajmował się Plagami Breslau, filmem i serialem z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej. Od czasu zdjęć, które przeprowadzono latem do premierowego spotkania, które odbyło się wczoraj, minęło sporo czasu, a reżyser bardzo się zmienił. Wega schudł 40 kg i naprawdę nie przypomina siebie. Patryk Wega wygląda jak Leroy. Minęło wiele miesięcy od momentu, w którym Wega zrobił sobie przerwę od show biznesu. Skupiony na nadchodzącej premierze swojej kolejnej produkcji, gwiazdo robił też wiele dla swojego zdrowia. W czasie, w którym był nieobecny dla dziennikarzy, zadbał o siebie i postawił na dietę i ćwiczenia. Od początku żywieniowego i sportowego reżimu schudł 40 kg i zapowiada, że jego celem jest dobicie do 50 kg. Zrobiłem to dla zdrowia. Kiedy miałem 30 lat, nie przeszkadzała mi nadwaga. Ale kiedy skończyłem 40 lat, zacząłem się z tym czuć fatalnie. Byłem permanentnie zmęczony i śpiący. Czułem się więźniem własnego ciała. Nadszedł więc czas na radykalne, męskie decyzje. Nie jest lekko. Dziś moje życie wygląda tak, że jem 5 razy dziennie mięso z warzywami i kilka razy w tygodniu ćwiczę. Schudłem blisko 40 kg. Myślę, że zrzucę jeszcze minimum 10 kg. Żeby to utrzymać, będę musiał ćwiczyć i być na diecie do końca życia. Ale warto się poświęcić, bo jest naprawdę super. Tak dobrze nie czułem się od 20 lat, powiedział w rozmowie z Plejadą. Fani natychmiast zwrócili uwagę na fakt, że Wega wygląda teraz jak popularny raper i od 3 lat poseł na Sejm RP, Piotr Leroy Marzec. Trudno nie zgodzić się z taką oceną. Kiedyś współpracował z TVP, dziś jest marką samą w sobie. Serial Pitbull z 2005 okazał się wielkim sukcesem. Produkowany do 2008 roku doczekał się premiery nawet za granicą. Serial poprzedzony został filmem o tym samym tytule.
Po wielu latach powrócono do historii warszawskich policjantów, którzy pojawili się na ekranie ponownie w 2016 roku. Ostatni film z serii ukazał się w tym roku. Vega znany jest z brutalności i ostrego języka. Reżyser nie unika trudnych zagadnień i dynamicznych scen, krytyce jednak podlega to, jak wyprodukowane zostały jego najnowsze dzieła. Zwrócono uwagę na zbytnią sensacyjność i brak strony artystycznej. Niemniej wszystko, do czego przyłoży rękę, staje się hitem.